Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przenosimy się do Piechowic, gdyż to właśnie tutaj pod górą Sobiesz, czy tam w górze Sobiesz, miały zostać ukryte jakieś wagony, jakieś pociągi, tunele miały występować i te pociągi miały być ukryte właśnie w tych tunelach. Powstały też dwa materiały na kanale Radia Wrocław, gdzie pani Joanna Lamparska opowiada właśnie historię o tych rzekomych ukrytych pociągach, wagonach, które sobie dokładnie te wypowiedzi, te dwa filmy przeanalizujemy. W ciekawszych momentach będę Państwu zatrzymywał i wdrażał swój komentarz. Zatem zapraszam do materiału. W pierwszej kolejności mapa. Tutaj mamy Piechowice, stacja Piechowice. Tutaj Piechowice Dolne. Tutaj jest taka fabryka. Ona też w trakcie II wojny światowej istniała i to właśnie tutaj mniej więcej na tej wysokości miała się odgałęzić linia kolejowa i biec tutaj w kierunku góry Sobiesz jakimiś tunelami, miały zostać ukryte w tunelach wagony. Dodatkowo, jeżeli sobie przeniesiemy się na mapę z geoportalu, to widzimy, że teren nie jest przeobrażony. Tutaj widzimy tylko takie delikatne odejście. Mogło to być odejście do tej, do bocznicy dla tej fabryki, ale tak na starych mapach taka bocznica nie występuje. Występuje tutaj, do tego zakładu, natomiast do tego zakładu nie występuje. I tutaj widzimy, że teren również nie jest przeobrażony na tyle, że mógłby tutaj ukazać jakiś wjazd do tunelu. Tu nigdzie takiego miejsca nie ma. Tu wiadomo, są zabudowania. Te zabudowania przed wojną też istniały, zatem wiadomo, że nie został tor kolejowy tędy poprowadzony, tylko jeśli był poprowadzony, to tylko w tym obszarze. Co ciekawe, należy również pamiętać, że tu przebiega droga, ulica Kryształowa, gdzie musiałby powstać jakiś przejazd kolejowy na tej to właśnie drodze. A o takim przejeździe kolejowym tutaj nic nam nie wiadomo. Na starej archiwalnej mapie, tak, widzimy tutaj tą fabrykę, widzimy, że również nie występuje tutaj bezpośrednio bocznica do tej fabryki, do tej występuje, nie ma też tutaj żadnej bocznicy, a ta droga, o której Państwu tutaj wspominałem, czyli ulica Kryształowa, już istnieje, także wiadomo, że jeżeli tutaj byłby zbudowany jakiś tor kolejowy, to musiałby tutaj istnieć w tym miejscu jakiś przejazd kolejowy, tu też wiadukt, zatem pozostałości tego by oczywiście w terenie występowały, a na pewno w ukształtowaniu, którego tutaj nie ma, bo oczywiście torem możemy rozebrać, ale nasypy, przekopy tego niestety rozebrać się nie da. Natomiast można zauważyć, że tutaj nie przebiega żadna rzeka, więc obyłoby się bez jakichś mostów kolejowych. Teraz przejdziemy sobie do analizy tychże właśnie filmów. Robotnikiem przymusowym, dowiedział się od nich już pod koniec wojny, że w lutym 1945 roku na dworzec główny w Jeleniej Górze przybyło, uwaga, 28 wagonów towarowych, które pod... No właśnie, przybyło 28 wagonów, a to nam daje pociąg o długości około 350 do 450 metrów w zależności od długości wagonu. No jest to możliwe, tak? Jest to taka długość typowa. Sprawdzałem też długości torów na poszczególnych stacjach i było to możliwe do spełnienia, żeby taki pociąg w całości wjechał na tąże stację. Silną strażą SS Niemcy przetoczyli do Piechowic. Robotnik No właśnie, przetaczenie. Jeżeli wagony te były przetaczane, to oznacza, że nie przyjechały z kierunku Wrocławia i Wałbrzycha, tylko z Lubania i Görlitz. Przyjrzyjmy się mapie, tak? Tutaj mamy Piechowice, więc widzimy, że jeśli było jakieś przetaczanie, no to nie miałoby sensu, gdyby z Wałbrzycha ten pociąg przyjechał, no to pojechałby po prostu sobie dalej do Piechowic. A on musiał jechać po prostu z okolic Lubania, tutaj Görlitz i tutaj w Jeleniej Górze zmienić czoło i przez to nie przetaczanie, tylko po prostu zapewne pojechał dalej, no ale rozumiem, to taki skrót myślowy. A więc wynika z tego, że nie było to złoto Wrocławia. Mogły być to natomiast jakieś inne kosztowności z głębi kraju, choć wywożenie ich w kierunku nacierającej Armii Czerwonej raczej nie byłoby mądre i byłoby sprzeczne z logiką i ruchami wojsk na innych liniach kolejowych w kierunku od wschodu na zachód. Robotnik opowiada dyrektorowi Górce, że Niemcy zaczęli wyciągać z tych wagonów różne skrzynie. Nie opowiada, co w nich widział. Mówi tylko, że były to skrzynie różnej wielkości. Bardzo duże i znacznie mniejsze, niemniej jednak... Jeżeli skrzynie były różnych rozmiarów, w tym małe, musiały być transportowane wagonami zamkniętymi w celu ich ochrony. Najlepiej pancernymi, ale takich właśnie nie mieli. Ciężkie, które kazali polskim robotnikom przerzucić na ciężarówki. Następnie te ciężarówki pojechały gdzieś w las.
Ciężarówki mogły być również dowozić materiały budowlane na, oraz no, na jakieś nieukończone elementy. Dodatkowo ładunek na ciężarówkach musiałby być zamknięty jako niewidoczny w celu możliwości ich transportu. Inaczej drobne skrzynie pospadały podczas transportu. Jeżeli ładunek byłby zamknięty na pace, że tak powiem, wówczas obserwator nie mógłby dojrzeć, co jest w środku. Natomiast skrzynie stosunkowo łatwo jest ukryć pod ziemią po ich odpowiednim zabezpieczeniu, na przykład zalanie betonem. Wiem, uśmiechacie się, bo takich historii słyszeliście mnóstwo, ale pamiętajmy o jednym, że to jest historia spisana. No ale co z tego, że jest spisana? Poszukiwania z 2015 roku również są spisane i nic to jakby nie wniosło do sprawy. W 1995 roku na arenie poszukiwawczej pojawia się Władysław Podsibirski. Przedsiębiorca z Warszawy, który wszystkie swoje pieniądze zaczyna angażować w historię poszukiwań tego właśnie pociągu, nazywanego przez niego niekiedy również złotym pociągiem, na górze Sobierz, blisko Piechowic. To pociąg czy samochody? Przecież skarby zostały wywiezione autami, a pociąg pozostał pusty. To dlaczego szukano pociągu? Tutaj jest największa niespójność tej historii. Skrzynie miałyby zostać zawiezione autami, a nie pociągiem. Zresztą chowanie całego pociągu w jakimś tunelu nie ma żadnego sensu, gdyż główną wartością nie są wagony, jakieś stare i to dodatkowo bez lokomotywy, która stanowi największy zawsze koszt, tylko ładunek w nich zgromadzony. Zatem ukryć należało ładunek, a nie cały pociąg. Stąd jestem pewien, że żaden pociąg nie został tam ukryty. Podobnie sprawa wygląda z ciężarówkami. One mają za zadanie tylko transportować, a ich ukrycie byłoby pozbawione sensu z uwagi na ich utratę wskutek schowania. Pomijam sprawy związane z budową tunelu. Taka inwestycja byłaby zauważona niemalże od razu i zdemaskowana zapewne jeszcze w trakcie trwania wojny, jak to miało miejsce z innymi tunelami na terenie obecnej Polski. Władysław Podsibirski, stateczny przedsiębiorca z Raszyna pod Warszawą, w tym 1995 roku udziela wywiadu tygodnikowi Głos, w którym z pełnym przekonaniem mówi, że od oficerów Służby Bezpieczeństwa wie, że w górze... Tylko problem jest taki, że w Służbie Bezpieczeństwa nie występowało stanowisko oficera, tak? Na Wikipedii mamy podane, jakie są stanowiska służbowe, no i tutaj żadne stanowisko oficera nie występuje. Sobierz, został ukryty pociąg, który wjechał do środka, do specjalnie przygotowanego tunelu i z tyłu miał coś w rodzaju płyty, tak żeby ta płyta wjeżdżając wraz z pociągiem całkowicie zamknęła wjazd do tunelu. I wyobraźcie sobie, że Władysław Podsibirski... Teoretycznie jest taka możliwość, by dorobić płytę stalową do kształtu tunelu. Natomiast zderzaki ostatniego wagonu wraz ze sprzęgiem, czyli takim elementem łączącym poszczególne wagony, czy tam wagon z lokomotywą, i tak będą widoczne oraz portal wjazdowy do tunelu. Nawet tymczasowy, on także będzie widoczny. Zwłaszcza, że lokomotywa, by nie utknąć w tunelu, musiałaby pchać wagony, a następnie się wycofać. Zatem wykonanie takiego zamknięcia miałoby się z celem, jakiemu miałby służyć. Byłaby to nietypowa konstrukcja, która i tak nie zakamufluje wjazdu i zapewne zostałaby odkryta w przeciągu krótkiego czasu, jak to miało miejsce na przykład z innymi tajnymi schronami kolejowymi. Poza tym dolna część wagonu wraz z torem pod nim występującym, tego nie rozebrano, była widoczna. Dodatkowo tunel musiałby się rozpoczynać gdzieś zaraz za obecną ulicą Kryształową. Może Państwu pokażę, czyli tutaj zaraz za tą ulicą Kryształową. Z uwagi na znaczne nachylenie stoków góry Sobierz. To tylko ułatwiłoby zdekonspirowanie tunelu zapewne zaraz po rozpoczęciu jego drążenia. Budowa tunelu to znaczne przedsięwzięcie, 500 metrów to około rok budowy. Natomiast jeżeli by wykonano dłuższy podjazd pod górę, wówczas byłby on widoczny do dnia dzisiejszego. Jego nie można wysadzić, gdyż nie jest to budowla, a przeobrażenie terenu. Zresztą w ramach tej historii nic się nie mówi o wysadzeniu tunelu. Jako ciekawostkę dodam, że stoki góry Sobierz od północnej strony nie są przeobrażone. Możemy sobie włączyć geoportal, który już wcześniej pokazywałem. Tutaj są jakieś tam drobne obiekty, ale to nie są obiekty liniowe, które miałyby służyć w prowadzeniu toru kolejowego do tunelu pod górą. Spore zamieszanie, dlatego że pan Podsibirski twierdzi, że informacje o złotym pociągu przekazała mu Niemka, która wyjechała pod koniec wojny do Boliwii, a informację tę posiadała od pewnego żołnierza Wehrmachtu, który narysował szkic. Pociąg miał się składać z 12 wagonów od strony Karelma Dynamit AG. Informacja zatem była z SB czy od żołnierza Wehrmachtu? Jak to pociąg miał się składać z 12 wagonów, jak w poprzednim filmie było informacja o 28 wagonach? 12 wagonów to długość około 200 metrów. Ukryto zatem dwa pociągi, czy po prostu zadziałała zasada takiego, nie wiem, głuchego telefonu?
Wciągnęła pociąg do środka i odjechała, a następnie tory zostały rozebrane, teren zamaskowany i przez bardzo, bardzo wiele lat nikt nie zdawał sobie sprawy, że gdzieś w tej górze znajdują się. Nie ma takiej możliwości. Tory można zebrać, ale nasypy, przekopy pozostaną, nie wspominając już o obiektach inżynieryjnych czy przejazdach kolejowych, który musiałby istnieć minimum jeden, ten w ciągu ulicy Kryształowej, który Państwu pokazywałem. Wyżej wymienionego mienia. A mowa tutaj o bursztynowej komnacie, o złocie, o zasobach banków wrocławskich oraz o niezliczonej ilości dzieł sztuki. Jeżeli wymienia się zawartość skrzyń, które nie były otwarte i tak naprawdę ich nie widziano z bliska, to oznacza, że jest to zaawansowane w stadium rozwoju legenda. Jak wspominałem, to nie było złoto Wrocławia, bo kierunek przejazdu tego pociągu nie pasuje do kierunku przejazdu po liniach kolejowych z Wrocławia i Wałbrzycha. 600 metrów od pierwotnego miejsca, w którym miał się znajdować pociąg, namierzyli 6-metrowy otwór, na dnie którego miała być jakaś sztolnia, jakaś pustka z torami kolejowymi. Coś się zaczyna... Otworu się nie namierza, tylko wykonuje poprzez wiercenie. O ile pustki to normalna sprawa, o tyle nie ma możliwości oceny, czy na dnie kilkumetrowego wywierconego otworu znajduje się tor kolejowy. Można oczywiście wpuścić kamerę, ale to w dzisiejszych czasach. Tamci poszukiwacze raczej nie mieli dostępu do takiego sprzętu. Pamiętajmy, że jest to era kamer VHS i ich znacznych gabarytów. Także sprawa zmyślona tam z jakimś torem kolejowym. Zresztą jakby były jakiekolwiek nagrania, no to oczywiście byłyby one upublicznione, bo na pewno chętnie by się tym pochwalono, a czegoś takiego nie zrobiono. I zapytałam ministra Żelichowskiego, dlaczego te badania nie poszły wtedy dalej. Oto co mi odpowiedział. Żeby to zbadać, musiałby się spotkać minister obrony narodowej, minister kultury, minister spraw wewnętrznych i ja. Skonfrontowanie czterech ministrów okazało się niemożliwe i... Standardowe zakończenie sprawy. Czyli namierzamy tory kolejowe w otworze i kończymy robotę. Nieźle. Po co mieliby się spotkać ci wymieni ministrowie? Od tego mają zastępców inne, niżej postawione osoby. Angażowanie ministrów w taką sprawę byłoby głupotą. Od tego są pełnomocnictwa. Lata 90. to czasy trudne dla Polski, gdzie były znaczne, ważniejsze sprawy niż weryfikowanie jakichś tam legend na Dolnym Śląsku. Dodatkowo potem jest mowa o szukaniu sponsorów przez głównego poszukiwacza pana Podsibirskiego. Przecież miał być taki bogaty. To po co mu sponsorzy? Nie rozumiem tutaj. Idą na to ogromne pieniądze. Ekipy się wymieniają przez cały czas. Zresztą myślę, że wśród bardzo wielu z tych, którzy oglądają ten program. No przecież znaleźli już tory kolejowe w otworze na głębokości 6 metrów. To po co szukali dalej? A tam nie szukali? Skoro ministrowie się nie spotkali, a i tak dalej szukano. No to znaczy, że spotkanie tych ministrów nie było potrzebne. Były prowadzone poszukiwania, ale nie w tym miejscu, gdzie znaleziono tory. No nie, no to są jakieś tutaj głupoty. Dawał zupełnie inne informacje, a kiedy wybuchła afera ze Złotym Pociągiem w 2015 roku, powiedział mi, że tam w Sobieszu nie ma jednego pociągu, jest 13 i że wartość skarbu ukrytego tam to ponad 40 milionów dolarów. 13 pociągów? Czyli najpierw mamy 28 wagonów, potem 12 wagonów, a teraz 130 wagonów, zakładając po 10 wagonów na każdy pociąg. Historia z 1995 roku zatem ma się nijak do historii z końca wojny, czyli z tego czasu, kiedy faktycznie coś miało zostać ukryte. Z powyższej analizy wynika zatem, że żadnego tunelu nie było, a samo istnienie takiego pociągu jest również bardzo mało prawdopodobne. Także jest to, no, jak to standardowo na Dolnym Śląsku, po prostu no, legenda tutejsza i nie ma ona żadnego pokrycia z faktem. Z faktami i z bieżącym, że tak powiem, ukształtowaniem terenu, no i z logiką całości zdarzeń. Także to tyle z mojej strony na temat tych artykułów. Jeśli Państwo coś mają do powiedzenia czy do zadania pytania do mnie, to zapraszam do komentarzy. A dzisiaj już się z Państwem żegnam. Pozdrawiam.